Basiu, startowałeś dzisiaj jako para numer 11 razem z Jackiem. Powiedz mi, kiedy oglądałaś to Telebimie, te wszystkie inne występy, stres wzmagał się w tobie, że wiedząc, że jesteś ostatnia? Wiesz co, jakoś właśnie byłam za bardzo wyluzowana, nie? Trochę było to niepokojące. Dopiero zaczęłam się stresować pod sam koniec. Jacek, dała radę dzisiaj? Ty musisz być dumny chyba. Dała radę. Wiadomo, że stres to jest program na żywo, gdzie wiesz, jesteś w ogóle nie w swoim klimacie, nie w swojej, że tak powiem, comfort zone. No ale wiesz, no po to się trenuje i po to się to przygotowuje, żeby w razie czego ten margines błędu był i w razie jakiejś pomyłki potrafimy wrócić, potrafimy się odnaleźć w tym wszystkim. I właśnie sobie dzisiaj doskonale poradziła i oby tak dalej. Oczywiście było parę momentów, które mogły być lepsze. By było lepiej na próbach. Lepiej może być zawsze, ale... Jako perfekcjonistka zawsze po prostu. No właśnie żałuję, że nie byłam trochę niżej. Ale dobra, nieważne. Nie będziemy zdradzać. Nie będziemy zdradzać, co było nie tak. Basiu, a powiedz mi, czy ty w ogóle czujesz tą presję na sobie, że wszyscy tak zawsze czekają na twój występ tutaj? Ja też przeglądam... Robiąc sobie codziennie prasówkę w pracy, jesteś po prostu w każdej gazecie. Czujesz to, że na tobie jest ta największa presja w tym programie? Czy starasz się mieć taką otwartą głowę do tego wszystkiego i absolutnie, wiesz, bierzesz to na bok? To, że jestem w gazecie, no wiesz, zdarza mi się od jakiegoś czasu, więc... Tego jakoś nie odczuwam, że akurat na mnie, nie wiem, jest wywierana jakaś największa presja, aczkolwiek ja sama czuję presję, że chcę po prostu zrobić wszystko jak najlepiej, bo po to tu przyszłam, żeby się tego nauczyć i chciałabym i dla Jacka, który mnie trenuje, proszę cię bardzo, no bo naprawdę wkłada w to dużo pracy i cierpliwości, jest taki fajny i wymagający. Baśka, nie ma czasu na to, żeby się stresować. A dotarliście się już 100%? No jasne. Pewka. Bo wasze instastory są tak zabawne, powiem wam. No właśnie, nie będziemy... Instastory. Zabawne są? Bardzo zabawne, ale no nie będziemy wchodzić w szczegóły. Ostatnio się ktoś nas pytał, co my tak nagrywamy te instastory, czy my w ogóle trenujemy? Tak, no ale jak widać... Trening coś też tam jest. Trenujemy. Basiu, teraz o twój killerski grafik się zapytam, bo ja wstaję codziennie... O killerski grafik, bo ja wstaję o 9.30, podnoszę się z łóżka, ale dzisiaj widziałem, że byłaś w pociągu w ogóle w jakichś takich nie wiadomo jakich po prostu porannych godzinach. Masz z tyłu głowy coś takiego, że faktycznie ten grafik jest dla ciebie taki nie do przejścia i trochę ci brakuje tej godziny snu. Brakuje mi tego dnia. Bardzo mi brakuje, ale to było tak, że kiedy zdecydowałam się na udział w Tańcu z Gwiazdami, po prostu miałam już zabukowane różne terminy, różne spektakle i tak naprawdę musiałam trochę kombinować, żeby móc wziąć udział w programie i z nie wszystkiego udało mi się zrezygnować. Dlatego wczoraj na przykład musiałam zagrać spektakl w Krakowie, Chicago. Ja byłem w szoku, że wczoraj masz ten spektakl. No musiałam to powiedzieć, byłam rano tutaj na próbie kamerowej, po czym wsiadłam w pociąg, pojechałam zagrać Chicago, przespałam się parę godzin, no i rano wsiadłam w pociąg, żeby przyjechać tutaj, od rana to były próby, ale jestem taka, że wiesz, jak trzeba, to trzeba i robimy. Jak myślisz, to teraz będzie u was? Bo wiesz, absolutnie to nie jest tajemnica, może to jest za duża prywata, ale za każdym razem podkreślam, że wy jesteście moją ulubioną parą w showbiznesie. Wiesz to, Basiu. Dziękujemy, wiesz jak nie podejść, nie? Teraz do pytania. Słuchaj, no to jest tak, że pierwsze koty za płoty. Rafał jest bardzo zdolny i ja myślę, że on na pewno wyciągnie wnioski z tego pierwszego występu, tak samo jak i my. I myślę, że za tydzień pokaże dużo, dużo więcej. Idziesz jutro na rokowej, czy sobie co je? Ostatnie pytanie. Nie jutro, pojutrze, w niedzielę. To się widzimy, bo ja też będę robił relacje. Jej. Dziękuję, Basiu.